mógłby mi ktoś wytłumaczyć, co my mamy wspólnego z samobójstwem Aśki? Wiesz, do samobójstwa można kogoś doprowadzić. Albo mu w tym pomóc. Chcecie urządzać jakieś tajne przesłuchania, to bez mojego syna. Szanowny, proszę spokojnie. Aspirant Papiński, to przesłuchanie jest konieczne. Możesz mnie zaskoczyć. Wiedziałam, że to się tak skończy. Zajmę się to. 2 października wielka premiera serialu Belfer, a dzisiaj o Belfrze i nie tylko, myślę, będą opowiadać nam aktorzy Paulina Szostak, Mateusz Wiecławek. Witam was serdecznie. Dzień dobry. Kiedyś ostatnio widzieliście? Rok temu. Rok temu, tak. Bardzo się cieszymy, że doprowadziliśmy do takiego spotkania po roku. Bo rozumiem, że na planie Belfra właśnie. Jeszcze raz. Rozumiem, że na planie Belfra właśnie. Że się poznaliśmy? Nie, poznaliśmy się sporo wcześniej. To było jakoś, jak ja byłam na pierwszym roku w szkole teatralnej, a Mateusz zdawał do szkoły teatralnej i wtedy się poznaliśmy. I nie wiem czemu, ale jakoś się od razu bardzo polubiliśmy. Więc to tak się już znamy kilka lat. Myślę, że do szkoły jeszcze wrócimy, ale chciałam was na początek przed tą premierą zapytać, czy przed taką premierą, no bo też zdjęcia skończyły się mniej więcej rok temu, więc to już trochę czasu minęło od tej waszej przygody z Belfrem. Czy przed taką premierą też jest trema? Czy macie takie poczucie, że takie podskórne drżenie, że coś się ma wydarzyć? Czy jest trema? No jest, na pewno jest. Zawsze jak się chyba czeka na coś, gdzie można zobaczyć swoją twarz i swoją pracę, do której... Znaczy, Belfer miał też to do siebie, że na tej pracy nam bardzo zależało i bardzo... Bardzo wszyscy byliśmy nakręceni na robotę, więc jesteśmy bardzo ciekawi efektu. Bardzo ciekawi. No ale zawsze jest gdzieś tam ten lęk, prawda, jak to wypadło. Tym bardziej, że w moim wypadku to jest właściwie pierwsza produkcja taka telewizyjna, a nawet powiedziałabym wręcz filmowa, ponieważ kręciliśmy to tak jak fabułę. Takimi filmowymi środkami. Tak, tak. No a druga trema to jest oczywiście trema przed jakby samą premierą, jeżeli... Mamy wyjść, prawda, i się gdzieś pokazać. Nie byłam nigdy na czymś takim, więc wyobrażam sobie, że jest to bardzo stresujące. Widzowie po raz pierwszy was zobaczą i to będzie jakiś rodzaj konfrontacji, prawda? A jak się czuliście wracając do szkoły? No bo jednak gracie licealistów w Belfrze. No, dla mnie to było super, bo jednak jestem już sporo starsza. Zupełnie tego nie widać. Jesteś bardzo autentyczną licealistką. Wiem, nikt mnie nie będzie na poważnie przez to. Mam ciągłe problemy. Wszyscy byliśmy sporo starsi właściwie. Tak, właściwie tak. Ale jednak gdzieś tam się skomponowaliśmy z całą klasą. Też z całą klasą epizodystów, którzy na początku w ogóle nie myśleli o tym, że mamy po 20 parę lat. Zazwyczaj myśleli, że to jest właśnie 16-17. No tak, ale powrót do szkoły... Pisanie klasówek, dyktant, tak, to było śmieszne. Zeszyty, podpisywanie swoich zeszytów, a to tak się wydawało, że czyli to już było. Czyli lekwizyty też podpisywaliście? Tak, oczywiście, wszystko, plecaki, zeszyty, książki, wszystko. Tak. Cała wyprawka. Duża dbałość o szczegół, tam myślę. Też mówiąc o tej szkole, pomyślałam, że dla młodych aktorów, którzy wchodzą dopiero w ten zawód i wchodzą w tą całą machinę, filmową, serialową, telewizyjną, to też była świetna okazja, żeby podpatrywać starszych kolegów. I o nich teraz właśnie chciałam też zapytać. Jak to podpatrywanie wyglądało? Czego się nauczyliście? No to tak, no. Ja dużo sobie podpatrzyłem na pewno Grzegorza Damińskiego. Twój serialowy ojciec. Serialowy ojciec. Oczywiście Maćka Sztura. No to były ciekawe obserwacje. Ja też raczej... Jestem taką osobą, gdzie tak nie dużo z nimi prywatnie nawet rozmawiałem, ale dużo obserwowałem, dużo patrzę. A chyba taka jedna z najlepszych scen, jaką udało mi się ukręcić ze starszym aktorem, gdzie faktycznie była taka wymiana i bardzo się dogadywaliśmy i dużo sobie podpowiadaliśmy, to była jedna ze scen z Sebą Fabiańskim. To było dla mnie duże zaskoczenie. Właściwie. No, masz dosyć intensywne sceny też z Sebastianem Fabiańskim. Tak. Albo spowodowane przez niego. Tak, i to jest chyba jeden z takich chyba ulubionych wątków Łukasza Palkowskiego i on nas tam bardzo podpuszczał w tych wątkach i my sobie tam pływaliśmy jak chcieliśmy. Jestem tego wątku bardzo ciekawy.
Paulina, ty miałaś najwięcej kontaktu z Maciejem Szczurem oczywiście, tak, ale też duży wątek z Krzysztofem Pieczyńskim na przykład. Mhm. No to mogę powiedzieć, że właściwie od nich obydwu nauczyłam się czegoś innego, ponieważ od Krzysia Pieczyńskiego, Krzysio ma niesamowitą wyobraźnię i znaczy w ogóle niesamowity tok myślenia, więc to jak on próbuje rozwiązać jakieś sceny, no to jest no coś niebywałego, że się go słucha i się tak myśli, kurczę, a to... Czyli tak też można, aha, w ogóle bym o tym nie pomyślała, gdyby nie on. No jest przemiłym człowiekiem, a Maciek ma coś takiego, nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale że od Maćka nauczyłam się takiego jakiegoś rodzaju skupienia, że tak jak jest w teatrze, jakby mam czas na to, żeby się skupić, pomyśleć o tym, o czym teraz jest ta scena, co ja będę grała. Tak jakby tutaj na planie, do ostatniego momentu, właściwie Maciek potrafił mi na przykład opowiadać kawały, gdzie ja nie mogłam ze śmiechu wytrzymać, a miałam za chwilę grać jakąś dramatyczną scenę. Więc on mnie tak często wystawiał na próby. I myślę, że dzięki, twoją... Tak, myślę, że dzięki temu bardzo dużo się nauczyłam takiego szybkiego wskakiwania w scenę. Jest klaps i tak. Ze śmiechu po żarcie. Tak, a on to robi w sekundę, więc... Emocje. Do tego początku serialowego może teraz przejdźmy, czyli do zdjęć próbnych, do castingu. Jak wy trafiliście w ogóle? Bo jesteście bardzo chwaleni. Łukasz Polkowski mówił o tym, że fantastyczna grupa młodych aktorów się w ogóle zgłosiła na zdjęcia próbne i tak trudno było wybrać i wybrani zostali najlepsi z najlepszych. Teraz się czerwienicie przez chwilę, a potem... Casting. Ty piszesz o tym pracę. Ja byłam przypadkiem w ogóle na tym castingu. To jest w ogóle też pierwszy twój serial tak, i pierwszy twój kontakt zawodowy z kamerą tak naprawdę, tak. Prawda? No ja poszłam na ten casting totalnie przypadkiem po prostu. Pamiętam, że przyszedł do mnie mój kolega i mówi, a wiesz, jest taki casting na Chełmskie, ja mieszkam niedaleko, to chodź, może pójdziemy. Mówię, no dobra, to chodź, jak już jesteśmy. W ogóle nie wiedziałam do czego, nikt nic nie mówił. No i tak poszliśmy sobie we dwójkę. No i później się okazało, że super serial, że jest jakby dalszy etap, że więc to jakoś tak wyszło. Takie przypadki są najlepsze. Mhm. Może dlatego też się nie stresowałam i po prostu jakoś tak... Też miałem podobnie. No, ale że... ty, Mateusz, u ciebie to z kolei, no to nie jest twój debiut, prawda? Bo już no nie, kto nie. Pamięta ale obietnicę, to... kto pamięta... Tutaj się może było, trzeba bardziej wpatrzeć, ale w Czerwonym Pająku. No i tak. Też serialowo zaistniałeś w Głębokiej Wodzie. W Głębokiej Wodzie, tak. Ale powiedziałbym, że to jest chyba moja taka pierwsza świadoma praca z kamerą. Świadoma praca gdzieś na planie. Też jak się już pójdzie do szkoły i trochę się zacznie ogarniać temat, w sensie też więcej może oglądać, więcej jakby obcować, widzieć kamerę, to zaczyna się z nią trochę, wydaje mi się, lepiej pracować. Więc powiedziałbym, że to jest taki moja pierwsza praca gdzieś świadomie, gdzieś coś kreowałem. A jeśli chodzi o ten casting, to też miałem podobnie jak Paula, że właściwie nie wiedziałem, co to będzie. Pamiętam, że był taki monolog chyba do przygotowania na sam początek. Tak, jakieś takie właśnie coś w ogóle... Tak, i po tym monologu... Nie wiadomo było, co to za projekt, co tak. To był jakiś w ogóle owiany, tak, owiany tajemnicą projekt. No, ta tajemnica tu jest kluczowa właśnie. Ona wam towarzyszyła chyba przez cały okres zdjęć z tego, co słyszałam. Ale trochę powiedzmy, zachowując tajemnicę oczywiście, o waszych bohaterach, bo to właściwie i twoja postać Paulina i Janek Molenda, czyli postać Mateusza. To jest właśnie ten moment, kiedy jest klaps i od razu przechodzisz w postać. To są bardzo ważne postaci w tym serialu i rzeczywiście skupiamy na nich uwagę też od początku, z różnych względów być może. Ewelina, kto to jest? Tak. No Ewelina jest to miła dziewczyna z mojego miasteczka, z dużymi ambicjami, której niekoniecznie się w życiu od początku układa, ponieważ no, nic nie wiemy o jej ojcu. Mieszka sama z matką, prowadzą bar Kozaczek, w którym Ewelina pomaga, jak to ona mówi, że ma staż przy pierogach. No i w trakcie serialu poznajemy ją bliżej, poznajemy jej marzenia, jakieś takie... No odnosi pewne sukcesy w trakcie jakby... To jest bardzo ambitna też dziewczyna. Tak, bardzo ambitna i... I myślę, że troszkę spełnia swoje marzenia, a na pewno chce się wybić z tej społeczności, z tego miasteczka. Mierzy gdzieś tam wyżej niż sprzedawanie pierogów. Nie wiem, czy coś więcej mogę powiedzieć.
No może nie ryzykujmy. Nie ryzykujmy. To jest Ewelina, a Janek Molenda. Już powiedzieliśmy, że syn postaci granej przez Grzegorza Damięckiego, tak. Czyli tego pana trzymającego władzę, tak, w miasteczku. No ja, Jasiek to jest w ogóle chyba jedna z moich ulubionych postaci, jaką grałem do tej pory. Bo tam można było sobie właściwie przy nim dużo, dużo poszaleć i dużo, dużo powymyślać, co można o nim powiedzieć. Bogaty chłopak, finansowo bogaty. Wewnętrznie być może gdzieś tam też, ale umysł... Z umysłem socjopaty, bym powiedział. Gdzieś nieprzystosowany w ogóle do życia w takiej większej społeczności. Gdzieś nieprzystosowany do życia w klasie. Wszystko podważa. Nic mu się nie podoba. Dużo ryzykuje. Dużo też ryzykuje. Kieruje go jakaś żądza. Żądza, która być może nawet nie do końca wynika z chęci pieniędzy. Tylko z pewnej chęci zaakceptowania, pewnego poklasku. Chcę być podziwiany, myślę. Chcę być groźny, chcę być niebezpieczny. To trochę jak taka wąż. Ambicja, która łączy być może te dwie wasze postacie, prawda? Że oni... Tak, aczkolwiek nasze postacie mają mało ze sobą wspólnego. Tak naprawdę. Właśnie Jasiek też... Nie lubią się jako uczniowie tej klasy w Dobrowicach. Absolutnie. Nie spędzają ze sobą czasu wolnego. Wręcz wydaje mi się, że trochę siebie unikają. Tak. Jasiek też jest taką postacią, która jest przekonana o tym, że jest wyżej od całej reszty. Ze względu też na swój tak zwany background wynikający z rodziny, ze statusu społecznego i tak dalej. Myślę, że jest jak wąż, a jest trochę jak lis. Jest czasami inteligentny i sprytny, a momentami jest głupi i dużo, dużo ryzykuje. No jest mimo wszystko dzieciakiem. No. Ale to jest ciekawe, że mówiąc o nim też trochę jesteś nim w tej swojej postawie. Tak, trochę właśnie gdzieś mi się wszystko przypomniało i nie wiem, no. Teraz, dobra. To teraz już bądź Mateuszem. Tak, już wracam. Chciałam też zapytać was, jako młodych aktorów, Paulina, ty jesteś 2 lata po szkole, po Akademii Teatralnej, jesteś aktorką Teatru Narodowego. Mateusz, jesteś jeszcze studentem, tak, Łódzkiej Szkoły Filmowej. Kiedy w was zakiełkowała ta myśl o aktorstwie? Ośmielam się o to zapytać, dlatego myślę, że jesteście jeszcze bardzo młodymi aktorami. To mnie bardzo interesuje. Kiedy się taka rzecz... Bo u ciebie, Paulina, przez długi czas inna kariera dominowała i inne ambicje. Sportowe. Aha, tak, to prawda. Tak, ja bardzo przez większość mojego życia wiązałam moją przyszłość z karierą piłkarki i to jakby chciałam robić. I grałaś rzeczywiście? Tak, grałam tak na poważnie w piłkę nożną. Bardzo chciałam to robić, ale nie wiem, w pewnym momencie przyszedł jakiś taki czas, że stwierdziłam, że to po prostu nie ma sensu i że no, też nie mam warunków fizycznych, jakby, że to też jest taki... No zawód, nie zawód, pasja, która... że trzeba poświęcić swoje zdrowie i że to też u nas jakby w kraju jest niewielka możliwość. Miałam też zapytać, jak wygląda w ogóle w Polsce sytuacja kobiecej piłki nożnej. Myślę, że teraz dużo lepiej. Jak ja byłam młodsza, to nie wyglądało to zbyt dobrze. Ale myślę, że to były raczej takie moje jakieś tam wewnętrzne marzenia niż tak naprawdę dążenie do tego rzeczywiście. Tak sobie myślę, że gdybym chciała tak naprawdę, to bym to zrobiła. A ja się po prostu wycofałam w pewnym momencie i nie wiem, stwierdziłam, że no to będę aktorką. Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia, naprawdę. Pamiętam, że obejrzałam kiedyś film W pustyni, w puszczy, jak byłam mała i właśnie tak zamarzyłam, że aktorzy to mają tak fajnie, bo oni sobie jeżdżą do Afryki na słoniach i ja też bym tak chciała, więc... Właściwie jak zdawałam do szkoły teatralnej, to raz w życiu byłam w teatrze, więc można powiedzieć, że nie miałam bladego pojęcia, w co się pakuje. Oczekiwania zostały spełnione? Myślę, że najpierw zostały zabite skutecznie i dopiero po szkole jakoś tak odżyłam i zaczynam się tym na nowo cieszyć. No, jednak szkoła jest dosyć, dla mnie była przynajmniej ciężkim przeżyciem. Pomimo tego, że się bardzo wiele nauczyłam. Mateusz, ty trafiłeś do szkoły już po kilku rolach tak naprawdę. Czyli tego bakcyla połknąłeś wcześniej niż Paulina.
No nie do końca, bo to jest też taka. Czyli zupełnie przypadkowo znalazłeś się na castingu do powiedzmy Czerwonego Pająka. A, no to było tak. Nie. Bo Paulina się chyba dostała za pierwszym razem do szkoły teatralnej. Tak? Tak. No właśnie, ja się dostałem dopiero za trzecim razem. Więc ja 2 lata po maturze tak trochę krążyłem. Trochę byłem w Lat Studio w Krakowie przez 1 rok, a później w 2 roku trochę mniej, ale też. I stamtąd gdzieś trafiłem na casting do Czerwonego Pająka i stamtąd właściwie mi się wszystko to, co robiłem dalej, tak naprawdę jest konsekwencją tego jednego castingu, jednego małego epizodu i nie wiem, 10 sekund na ekranie. Jakoś tak. A wcześniej czemu się na to zdecydowałem, to nie wiem, coś mi to podpowiedziało. W ogóle w liceum matematycznym się uczyłem, a później gdzieś tam ta matematyka mnie przestała interesować. No, miałem bardzo, bardzo dobrych ludzi spotkałem, myślę, na swojej drodze, którzy gdzieś coś we mnie zauważyli, coś mi podpowiadali, coś ze mną popróbowali i trochę mnie, myślę, wypchnęli w tę stronę. To dlatego. I konsekwentnie za tym trzecim razem już. Tak, za trzecim razem się w końcu udało. Tak, no, tak, ja pamiętam, bardzo bolałam, bo my się poznaliśmy, jak Mateusz zdawał po raz pierwszy. I ja widziałam jego egzamin i byłam strasznie zachwycona. I trzymałam kciuki. Boże, jak się ten Mateusz dostanie, jest taki wspaniały. I później nie wyszło. No ale się dostał. I teraz siedzimy tutaj, więc... Myślę, że Warszawa też w ogóle nie jest mi pisana. No, tak czasami jest, że... No teraz można tylko powiedzieć, że wasze prywatne kontakty i pierwsze spotkanie są zupełnie przeciwne do tego, jak to się układa w serialu Belfer. Tak. Dokładnie, można tak powiedzieć. Bardzo wam dziękuję za rozmowę i za miłe spotkanie. Paulina Dziękujemy. Szostak, Mateusz Więcławek, zapraszamy na Belfra. Dzięki. Zapraszamy. Napijesz się ode mnie, ciomuś? Pijemy. Jasiek, dobra, wyluzuj. Co, jest zepsute? Po łyku, wyskakujecie do Kasi. Ale powoli. Nie.